Witajcie, kochani. Siedziałam wczoraj dosyć długo. No i też troszeczkę sobie pospałam. Dzisiaj na śniadanie miałam ochotę na parówki. I tutaj mam jeszcze chlebek żytni z tym właśnie serkiem meksykańskim. Pomidorek i cebulka. A do picia mam rukitnik z pomarańczą. Bardzo fajna herbatka. Zostało mi jedno opakowanie, więc już nie będę wkładać do szafki. Dzisiaj sobie prawdopodobnie zrobię. Powiem Wam, że naprawdę fajnie mi idzie czyszczenie zapasów. Naprawdę fajnie. Wczoraj siedziałam, kochani, wieczorem i robiłam porządki sobie, to znaczy przeglądałam moje kisielki, budynie i takie tam różne rzeczy. I powiem Wam, że znalazłam kilka fajnych smaków. Malina, cytryna, miód, imbir akurat na teraz. Tutaj mam rozgrzewający śliwka, gruszka, goździk. W tamtym roku chyba kupowałam i wrzuciłam do szafki i tak zostały. Jeżyny czarny bez miód. Tutaj mam budyń czekoladowy brownie, to jest chyba jeszcze wcześniejszy zakup, daty są dobre, także nie jest źle, chociaż nawet jakby coś, to takie produkty to można używać też po terminie. Karmel z solą, smak pomarańczowy z piegami czekoladowymi, tutaj mam śliwkę chyba sobie dzisiaj zrobię, tylko troszeczkę później, ale jestem ciekawa tego smaku, naprawdę. A jak na razie śniadanko. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie, ja Was witam w nowym vlogu. Powiem Wam, że pierwszy raz nie chce mi się jechać na zakupy. Naprawdę mi się nie chce jechać, ale tak się właśnie zastanawiam, bo w ogóle to mam ochotę na rosół i jakbym sobie pojechała, to ugotowałabym sobie dzisiaj wieczorem i na jutro bym miała rosołek, a w kolejnym dniu ugotowałabym sobie na tym rosole jakąś tam zupę. Ja jestem zupowa, dla mnie drugie danie może nie istnieć. Tak, naprawdę może nie istnieć, ja naprawdę nie wiem, kiedy zjadłam jakiegoś tam schabowego. Bielonego to jadłam chyba na początku miesiąca i tyle, ale dla mnie tylko i wyłącznie z zupy. Także, no nie wiem właśnie, no z jednej strony mi się nie chce, z drugiej mi się chce tego rosołku i no zobaczę, czy jeszcze co w ogóle zrobię. Jak pojadę, to dobrze, jak nie pojadę, też dobrze. Zrobię zakupy najwyżej jutro. I tyle, jutro będę po prostu gotować na świeżo. Wiecie, jakie jest zimno tutaj na górze? W ogóle dzisiaj w nocy to tak zmarzłam. Mówię, nie, mówię. Strasznie, strasznie jest chłodno. Przyszłam teraz po to pudło. Miałam wczoraj to wszystko zrobić, ale w końcu nie zrobiłam. Myślę, że dopakuję już resztę rzeczy i pochowam wszystkie te moje rzeczy. Typowo takie letnie. Koniecznie muszę kupić tą pufę, bo powiem Wam, że nie mam już gdzie kłaść tych rzeczy moich. Muszę pochować również te poduchy, tamte. Moja maskotka z nadmorza oczywiście zostaje. No ale te poduchy wszystkie to muszę jednak pochować, bo one są raczej w stylu takim letnim, chociaż na razie te brązowe to niech sobie tutaj leżą, zanim przyjdą mi z temu te typowo jesienne. Zrobiłam zamówienie, mam nadzieję, że w ciągu 2 tygodni mi to wszystko przyjdzie, chociaż szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy tak wszystko będę od razu układać. No zobaczę jak to będzie, bo wiadomo, że jak pójdę do pracy, to będę miała troszeczkę
mniej czasu i wrócę znowu do takich szybkich vlogów. Typu odezwę się i znikam. Lubię brązik. Powiem Wam, że bardzo lubię brąz we wnętrzach. I tak idę raczej pod kątem wybierania dekoracji w tym kolorze. Tak się właśnie zastanawiam, czy nie przełożyć sobie tego koca na drugą stronę. I chyba zaraz to zrobię. I będzie to lepiej, bo ta krata to jednak, no po prostu położyłam i leży i tyle. I tak tutaj w tym pokoju mało co przebywam. Przychodzę tylko wieczorem ewentualnie posprzątać. I tyle. Jak będę teraz schodzić na dół, to muszę koniecznie zabrać ze sobą dekoracje i dodatki jesienne. Tutaj mam bardzo ładne dwa kubeczki. Jeden jest taki, drugi jest taki, tylko kurczę, nie pamiętam który jest z którego sklepu. Wiem, że jeden kupowałam w Deals, a drugi kupowałam w Pepco. Taką buteleczkę, ona jest z Action. W ogóle bardzo dużo tego typu rzeczy jest właśnie teraz dostępnych. Tutaj mam kolejną, to kosztowało jakieś grosze, chyba 6 czy 7 zł, także naprawdę niewiele. Taką dynię też zabieram. Ta dynia jest z Action. I mam tutaj jeszcze dwie takie tacki w kształcie liścia. Te liście są akurat z Pepco i pamiętam, że kosztowały 10 zł. To ogólnie jest na ścianę, można sobie zawiesić i właśnie nie wiem, czy sobie tutaj nie wiem, będę po prostu kombinować dzisiaj, bo pojechanie do sklepu to jest naprawdę u mnie w tym momencie pod dużym znakiem zapytania. Naprawdę mi się, kurczę, nie chce. Możliwe, że jutro jak wstanę, to pojadę, albo ogólnie dzisiaj jeszcze wieczorem. Jutro to musiałabym rzeczywiście zebrać się, bo u nas sklepy są pootwierane. No wcześniej po prostu jutro zamykają. I no nie wiem, zobaczę jeszcze, może dzisiaj się jeszcze zbiorę. No ta pogoda po prostu mnie dobija, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. I tak, idę w brąz, no ale tak, no co zrobię z tymi pomarańczowymi rzeczami? Będę z tego jak najbardziej korzystać. Może uda mi się w tym roku kupić jakiś fajny kubek w kolorze brązowym. Jak już stanę na nogi, to wybiorę się do Home & You, bo z tego co pamiętam, to tam były piękne rzeczy zawsze. Co roku i może uda mi się coś ładnego kupić. Na pewno w tym roku, jeżeli chodzi o Home & You, to będę polować na jakieś fajne takie ozdoby na choinkę w stylu leśnym, bo ja oczywiście idę cały czas w ten styl. A jeżeli chodzi w ogóle o święta, to powiem Wam, że chyba w tym roku kupię jeszcze jedną choinkę. Tutaj postawię albo w salonie, albo w tym małym pokoju. Tylko oczywiście tam najpierw muszę ogarnąć, muszę posprzątać, muszę powymywać. Jeszcze tam karnisz jest do zawieszenia. Firankę to mam, zasłony też. No i jakieś mebelki. I tak się właśnie zastanawiam, bo oczywiście mogłabym kupić nowe, ale ja tam nie będę w ogóle. Będę wchodzić tylko, żeby posprzątać i nie wiem, może jakieś używane, może w dobrym stanie jakieś już. Nie wiem, powiem Wam, że naprawdę nie wiem, zastanawiam się. Nigdy nie kupowałam takich mebli używanych. Oprócz tego stolika, tej szafeczki, którą kiedyś Wam pokazywałam, która jest przemalowana. No i nie wiem. Kupujecie meble z drugiej ręki? Dajcie znać, czy w ogóle na co zwrócić uwagę, czy w ogóle to się opłaca, czy lepiej dołożyć i kupić normalnie w sklepie. Powiem Wam, że naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Zabieram kubeczki ze sobą, kochani, wszystko i idę na dół.
Dla mnie zaczyna się teraz sezon przekładania, dekorowania. Przełożyłam tutaj tą dynię w osłonce. Myślę, że lepiej tutaj będzie wyglądać. Tylko teraz jest problem, co na tamtej komodzie będę ustawiać. Zobaczymy. Może wróci to za jakiś czas na swoje miejsce początkowe. Tutaj jest również ten świecznik w kształcie domków. Przepiękny jest. Powiem Wam, że tak mi się podoba bardzo. Jestem bardzo ciekawa, czy jeszcze są dostępne w Krzyn. Aż jak będę po weekendzie w mieście, to specjalnie zwrócę na to uwagę i zwrócę uwagę również na te buteleczki. One są naprawdę niedrogie. 6-7 zł jakoś, tak? 6 coś chyba. Jak dobrze pamiętam. Oczywiście ceny mogły się zmienić od tej pory, jak patrzyłam, ale jak będę, to specjalnie po prostu zwrócę na to uwagę. I po tej stronie położyłam, postawiłam ten wazon. Tylko tak właśnie myślę. Chętnie bym kupiła tak jakieś suszki w kolorze beżowym, może jakąś taką trawę. No fajnie by to wyglądało. Za chwilę tylko przyniosę z góry tą dynię, tylko taką mniejszą i postawię tutaj. I myślę, że jeżeli chodzi o tą komodę, to będzie tyle. No nie wiem, co na tej drugiej zrobić, co postawić. Mam dużo tych pomarańczowych ozdób, ale nie, raczej idę w brąz. Tak jak Wam mówiłam. No fajnie to wygląda, podoba mi się. No zobaczymy jeszcze. Jeszcze będę, kochani, myśleć. A jak na razie to idę na górę po tą dynkę. Przy okazji wstawię sobie pranie. Jednak jadę na te zakupy. Kupię tylko po prostu składniki narosu i tyle, bo ja dalej trzymam się tej kwoty 400 zł, więc nawet jakby się waliło, paliło, to postaram się w tym miesiącu więcej na żywność nie wydać niż właśnie tą kwotę. Wpłatę w ramach pierwszego wniosku Warszawa otrzymała w kwietniu 6 Jak zwykle, miliardów kochani, 300 milionów czekamy na euro. Cała pula pociąg. dostępna dla No, Polski z bez tego KPO to to prawie po prostu 60 dzień miliardów euro. stracony. Termin na wydanie tych Bardzo. pieniędzy to koniec 2026 roku. Beata Płomy. Bardzo dobry jest ten makaron do rosołku. Zawsze biorę 3,10 u mnie. Wracam już. No, jak zwykle. Tamtą stronę stałam, w tą stronę to samo. Czekam dalej. Za zakupy zapłaciłam 16,70. Kupiłam tylko to, co mi potrzebne jest na rosół, czyli mięso. Wziąłam dwa korpusy z kurczaka, bo nie chce mi się rozpierać kurczaka, więc poszłam na taką łatwiznę. A zresztą z dwóch korpusów lepiej smakuje rosołek niż jest smaczniejszy niż z jednego. Także wzięłam, a zapłaciłam. Czekajcie. 4 zł za dwa korpusy. No i ten makaron wzięłam. On jest najlepszy, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zupy, a w szczególności rosół. Tutaj mam jeszcze taki, bo wcześniej sobie wyjęłam ten z Lidla, ale ten zostawię, jakby w razie czego tego nie było w sklepie, bo no jednak ten jest najlepszy. Biorę się teraz za obieranie marchewki, pietruszki i gotuję. I wzięłam się za cukinię. Zaraz wezmę się za paprykę. Pokroję i popakuję w woreczki. To wszystko pójdzie do zamrożenia, bo powiem Wam, że ta cukinia już robiła mi się taka troszeczkę brzydka, a nie mam ochoty, więc no szkoda, żeby ona mi się popsuła.
To znaczy popsuła to może nie, ale żeby zrobiła się taka brzydka, więc obrałam, popakuję, zamrożę i będę miała na jakiś tam obiad, na kiedyś tam. Ciekawa jestem, ile mi wyjdzie takich woreczków. Przygotuję sobie takie, zresztą pokażę Wam. Początkowo miałam pakować osobno cukinię i osobno paprykę, ale potem sobie tak pomyślałam, że zrobię taką mieszankę i tak to będzie przeznaczone na leczo, więc dla mnie sam raz. Jak będę potrzebować mniejszą ilość, to sobie ugotuję z jednego woreczka, a jak będę potrzebować większą, to wezmę 2, 3, 4. No w każdym razie ja w ten sposób przygotowuję sobie jakieś tam produkty na zimę. Ja słoików nie robię, bo nie kręci mnie to. Natomiast no wolę po prostu mieć zamrożone jakieś tam produkty na zimę. Wyszły mi cztery takie właśnie woreczki. Zaraz wrzucę do zamrażalnika. Wyjęłam, czekajcie, bo to przymarzło. Wyjęłam te kostki w kształcie. Nie, czekajcie, wyjmiemy sobie jedną. Kurczę, przyczepiła mi się do ręki. No jest wzór odbity. Fajnie to wygląda. Włożę to do pojemnika i zaraz robię kolejne. Ale jakie to jest zimne. Zobaczymy kolejną. Można jeszcze takie foremki kupić, kurczę, takie typowo jesienne. Padły Wam w oko gdzieś? Muszę rozejrzeć się, bo powiem Wam, że świetnie to będzie wyglądać do jakichś tam napojów. To tylko oderwę. Przykleja się do ręki takie zmrożone. Naprawdę, naprawdę wyglądają świetnie. Tylko teraz, to jak wleję wody, to nie będę po prostu tego wyjmować, bo tak to będą przezroczyste, a tak to widzicie. W środku zrobił się taki. No dobra, powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona z tej formy do muffinek. Zaraz będę nalewać wodę znowu. Trochę pozalewałam, ale to nic. Tutaj włożyłam sobie te dyniki do pojemnika i zaraz rzucę do zamrażalnika, żeby się oczywiście nie roztopiły. No i co? Produkcja dyniek z lodu u mnie. Żebym tylko nie wylała. Przyszłam sobie teraz po spodnie, bo przyjdzie sąsiad i będziemy latać z wykrywaczem metali po podwórku. Bo musimy znaleźć taką zasuwę. No więc muszę się przebrać i ubrać przede wszystkim ciepło. Wezmę też sobie chyba nawet bluzę jakąś, bo zimno. I wezmę przy okazji jeszcze te talerze, bo nie wzięłam. Już, kochani, czekam na sąsiada. Siedzę teraz akurat z Titką.
wcześniej był Maciuś, no i teraz zamiana. Tituśka, przytulasek. Przytulasek, przytulasek. Najlepiej to przytulić i nie puszczać. Wyjrzałam, kochani, tak na chwilę teraz na dwór, jak jest zimno, jak się ochłodziło. Jak byłam wcześniej na dworzu, to było fajnie, no w miarę, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, ale teraz jak wyszłam, to jest po prostu tak zimno, bardzo, bardzo. No i co, Titunia? Czekamy, nie? Czekamy, aż sąsiad przyjdzie i będziemy działać. Tutaj możecie zobaczyć za mną na komodzie. Wyjęłam sobie jeszcze świece o zapachu szarlotki. Powiem Wam, że te świece to są tak wydajne. Ja już mam chyba ją z 3 lata, jak dobrze pamiętam, albo może nawet i dłużej. Szczerze Wam powiem, dokładnie to nie pamiętam, ale dosyć długo. I pachnie, no świetna jest. Naprawdę, potem Wam pokażę tak bardziej z bliska. Nie wiem, czy są jeszcze dostępne te zapachy, ale ten zapach, ale ogólnie ta firma jest świetna, bo mam kilka właśnie od nich świec. Titka mi właśnie teraz ugryzła, bo ją troszeczkę zaczepiam. Bo ją troszeczkę zaczepiam i oczko. No, teraz już jest ładne. Musimy przetrzeć potem wacikiem. O, i to jest taki przylepa. To jest właśnie taki przylepa. Przytuli się. I teraz tak właśnie będzie. Całą jesień, całą zimę, byle do wiosny. Bo wiosną to jak już poczuję wiatr w żaglach, to... Nie? Tituśka? Titulcia, nie ma kota. Był kot, nie ma kota. Ja to pamiętam, jak ją wzięliśmy. To ona miała poobcinane wąsy. Teraz ma takie ładne, długie. Wąsów nie powinno się obcinać kot. No miała takie, no widać było, że po prostu miała pocięte. Ja rozumiem, niektóry wąs się potrafił kruszyć albo złamie się, ale no, ona miała ewidentnie po prostu poobcinane, bo miała wszystkie równiutkie. A teraz to ma takie piękne, tak? Ach, te kotki moje. Co ja bym z nich zrobiła? To są takie moje, taka moja miłość, kocia. Tak? Wiesz co, bo oni mówili właśnie, że gdzieś tutaj, no przy tym dębie, nie? Aha. Chciałam zrobić jakąś herbatkę, bo jest no, chłodno jednak. No i akurat skorzystam z tych dyniowych kubeczków. No niestety jak do tej pory złota, żeśmy żadnego nie znaleźli. A szkoda. Chociaż wiadomo, że to co w ziemi, to niby ziemia moja, ale to co w ziemi, no niestety nie należy do mnie. Oprócz oczywiście rachunku, które muszę płacić co roku do gminy, bo mam poprowadzoną rurę. To wtedy należy. Ale jakbym coś się znalazła, to już nie. Byłam już kilka razy tutaj na górze i oczywiście nie zabrałam tej dyni na dół. Leży tutaj do tej pory. Mam nadzieję, że
Teraz już ją ostatecznie zniosę, jak będę schodzić, bo jeszcze mi się rosołek gotuje. Na jutro to jeszcze muszę go sprawdzić i mam nadzieję, że wyjdzie mi dobry. Tym razem gotuję z dwóch rodzajów mięs. Przeważnie to gotuję na kurczaku. Najlepiej mi tak smakuje, a cię jakoś tak stwierdziłam, że będzie inny rosół. Mam nadzieję, że tak samo dobry. Tak sobie właśnie wyciągnęłam teraz maseczki. Tak myślę, którą sobie zrobić. Tutaj mam taką kolorową. Tutaj mam jeszcze taką czarną. Tą to akurat dostałam. I jeszcze mam taką, ale tą to chyba zostawię raczej na jakiś tam filmik halloweenowy albo po prostu na ten okres taki halloweenowy, bo oczywiście planuję w tym roku jakieś tam ozdoby sobie robić. Chyba tylko w salonie, bo nie mam tego dużo, a raczej chyba nie będę kupować nowych. Raczej może coś zrobię, chociaż też nie wiem. Zależy to od mojego czasu. No w każdym razie zaraz sobie coś tutaj zrobię. Tą odłożę. Tą chyba sobie zrobię. Jakoś tak najbardziej przemawia do mnie. Zobaczymy, jaka ona jest ogólnie. No w każdym razie powiem wam, że nic nie znaleźliśmy, żadnego złota. Nie wzbogacę się, a szkoda. Ostatecznie zdecydowałam się właśnie na tą maseczkę i zobaczymy. Ostatnio ta, którą otwierałam, to jakoś tak dziwnie pachniała. Mam nadzieję, że tutaj będzie zdecydowanie ładniejszy zapach i no zobaczymy, jak ona wygląda w rzeczywistości, bo tutaj na obrazku wygląda tak. Dajcie znać koniecznie, czy kupujecie w Action maski. To on sobie jednak zrobię. Ostatecznie. No ta ma zdecydowanie ładniejszy zapach i widzę, że jest bardzo, bardzo kolorowa. Zaraz ją wyjmę i zobaczymy, jak ona wygląda. No kolorowa. Bardzo. Jaka ona jest zimna, to mówię wam. Strasznie. Najbardziej to lubię nakładać sobie takie maseczki, jak jest gorąco na dworzu i wtedy to daje to taki fajny efekt ochłodzenia, a no dzisiaj jakby nie patrzeć, to nie mamy za fajnej pogody, no ale już jest dobrze, już jest ok. Powiem wam, że naprawdę fajnie jest nawilżona. I ma naprawdę fajny zapach. No w porównaniu do tej poprzedniej, no tam to śmierdziała po prostu. Ta jest spoko. Muszę sobie jeszcze może kupić jakieś, bo zostały mi tylko dwie. I tutaj mam jeszcze jakieś świąteczne, ale muszę koniecznie zobaczyć datę ważności, bo one już spory kawałek u mnie leżą, więc dwie mam świąteczne, ale one chyba były w tamtym roku kupowane, to możliwe, że będą jeszcze dobre, no zobaczymy, później sobie zobaczę, bo muszę mieć jakieś dobre światło i znaleźć przede wszystkim tą datę ważności. Taki reniferek pokażę wam. I taki mikołajek. Jak przeterminowane, no to trudno się mówi. Tutaj mam dobre maski. Jestem ciekawa w ogóle tej czarnej, jaka ona jest. No i teraz chyba dobrze. No zabrałam z góry teraz tą dynię i tam trzeba coś kupić i nie wiem, czy nie biorę się do Sinseya. Byłam ostatnio, niestety nic nie nagrałam, bo nie chciało mi się, noga mnie bolała już i tak bardzo i odpuściłam, tak tylko przeleciałam. Miałam wam pokazać tą świecę.
Super. A pachnie. Aż mnie naszło na szarlotkę. I nie wiem. Upiekłabym takie. Ale to się powie, jak przyjedzie. Bo sama tego nie zjem. Upiekę takie. Albo szarlotkę. Sutewieczko takie ukurzone. Albo upiekę szarlotkę z jabłuszkami pyszną, z cynamonem. Albo upiekę takie babeczki kruche z jabłkiem, z kremem. Kurczę, sama sobie narobiłam ochoty. No super. Jeszcze tą drugą komodę teraz. Nie będę na nią patrzeć. Zaraz sobie włączę jakiś film. Obejrzę. No ja, kochani, już się z wami pożegnam. Tutaj przyniosłam sobie jeszcze te podkładki. Nawet tutaj jest cena 4 zł. Tą akurat odwróciłam, bo lepiej tak mi stoi ten świecznik, bo nagrzewa się strasznie, wiecie, i nie chciałabym, żeby mi się coś z meblami zrobiło. Ta stoi normalnie. Fajne są te podkładki szklane, pepkowe. W tamtym roku czy 2 lata temu kupiłam. No dobra. Dekoracje jesienne są, ale jesieni jeszcze nie chcę. Niech będzie jeszcze ciepło.